Cześć, dzisiaj zrobimy beat w stylu The Learning od Moblip. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Self-Made Beats i kłaniam się oczywiście niezwykle nisko, witając was bardzo serdecznie. Dzisiaj przygotujemy sobie beat w stylu Mobb Deep, czyli klasyczny hip-hopowy beat, wbrew pozorom też bardzo prosty. Niemniej wydaje mi się, że całkiem przyjemny i bujający w oryginale. Nie wiem, czy uda mi się to odwzorować, ale postaramy się zrobić to jak najlepiej. Mało ostatnio klasyki, więc czas się za nią zabrać w tym konkretnie odcinku. Przejdźmy zatem na pulpit i zobaczmy, z czym dzisiaj będziemy pracować. Moi drodzy, działamy w tempie 95,5, mniej więcej 95,5 BPM-a z lekkim hakiem. Jest to takie samo tempo jak w oryginalnym utworze, przynajmniej tak udało mi się ustalić z pomocą FL Studio. Dalej mamy mocno podkręcony swing, bo aż do 72-73%, więc naprawdę jest to, można powiedzieć, ustawienie ekstremalne. No ale zobaczmy, z czym dzisiaj będziemy pracować. Mamy na pierwszy ogień kick. Klasyczne brzmienie, nic tutaj nie zmieniałem. Fajne truskulowe. Dalej mamy snare. Zestrojony o ton w dół, tak jak widzicie, 200 centów. Również klasyczne brzmienie, takie samplowe, że tak bym to określił. Hi-hat, całkiem przyjemne, akustyczne, tamburyn. Podobna sytuacja. One są już spanoramowane, bo są spanoramowane w mikserze. Gdybyście się zastanawiali, sesję miksuję jeszcze przed nagraniem odcinka. Taka tajemnica dla was. No i ride spanoramowany po stronie drugiej. Dalej mamy bas, który nie jest niczym innym jak po prostu jednym operatorem z cytrusa z taką oto falą, więc nic prostszego, moi drodzy. No i gitara. Jaka jest, każdy usłyszy za chwilę. W każdym razie dobrałem najlepsze, co mogłem dobrać. W oryginale był chyba sample. My z sampli korzystać nie będziemy, natomiast jeżeli ktoś będzie chciał we własnym zakresie to zrobić, to oczywiście projekt jest w opisie. Zobaczcie, jak to brzmi. No i z tego będziemy zmuszeni niestety korzystać. W związku z tym, że jest to najlepsze brzmienie dostępne w FL-u, przynajmniej z mojego doświadczenia. Jeżeli macie jakieś lepsze, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach. A ja myślę, że najwyższy czas przejść do budowania sekcji rytmicznej. Sekcja rytmiczna zdecydowanie najbardziej skomplikowana w toku całej kompozycji, całej aranżacji dzisiejszej. Także zobaczymy, jak to wyjdzie, wskakujmy na pulpit i bierzmy się do pracy. No to rozpocznijmy. Ja rozpocznę sobie od tego, żeby przygotować między innymi snare, Ctrl Shift i strzałka w prawo, przesuwam sobie w odpowiednie miejsce, dalej moi drodzy hi-hety, również ride'y, wspólnie z werblem, no i moi drodzy tamburyn, dajmy sobie tak. Coś takiego i na koniec zostaje nam kick, który też jakoś specjalnie nie będzie przekombinowany. Bardzo prosta pętla, zobaczmy jak to brzmi. I moglibyśmy tutaj skończyć, natomiast ja postaram się jeszcze troszeczkę tutaj powprowadzać zmian. Być może te poziomy ulegną też zmianie później, ale będziecie mieli ogląd, że troszeczkę trzeba się z tym velocity pobawić, żeby też wejść w trochę inny groove. I coś takiego, już to od razu troszeczkę lepiej buja, zaznaczam, przytrzymuję shift i przesuwam, kopiując to na taktów 3 kolejne, czyli 4 łącznie. I tym sposobem można powiedzieć, że mamy skończoną sekcję rytmiczną, a zatem kompozycja. Kompozycja kompozycją, chociaż dzisiaj dużo komponowania nie będzie, bo będziemy skupiać się przede wszystkim na tym, żeby zaprogramować bas i ścieżkę gitary, co już takie proste nie będzie. Zobaczymy, jak to faktycznie się uda wykonać. Póki co przejdźmy na pulpit i bierzmy się do roboty. W kompozycji zaczniemy sobie od basu, bo ta ścieżka jest prostsza, więc przejdźmy od razu do niej. Tak jak widzimy, jest tutaj pusto, więc trzeba te pętle zapełnić nutami, więc bierzmy się do roboty. I tutaj, moi drodzy, dopiero na końcówce taktu numer 2 zaczyna się coś dziać, więc zacznijmy sobie tutaj powoli to wszystko programować, tak jak należy. Trochę niżej z energią. Coś takiego. No i teraz ponownie końcówka taktu 4. Zdaje się, że to było coś w tym stylu. Sprawdźmy. Zdaje się, że tak, brzmi to spoko, płynie spoko, więc myślę, że możemy lecieć do gitary. No i tutaj tej zabawy będzie zdecydowanie więcej, czyli coś, co producenci lubią najbardziej, czyli skomplikowane melodie. Teraz tak, ja wam pokażę szkielet i postaram się przygotować to po prostu tak bardzo surowo, natomiast później pokażę wam z przesunięciami i innymi bajerami, że tak to ujmę. No a póki co skupmy się na tym, żeby przeprowadzić to możliwie jak najszybciej. W ten sposób.
I tutaj z grubsza zdaje się, że będziemy mieli podobną sytuację, więc skopiujmy sobie temat. No i dobra, i zobaczmy. Dobra, z gitarą za wiele nie zrobimy, ona będzie brzmieć tak jak brzmi, ale postaram się chociaż, żeby perkusja była jak najlepsza w miksie, w związku z tym, moi drodzy. No i myślę, że też w związku z tym kompozycję możemy kończyć. Przejdźmy zatem na mikser i zobaczmy, cóż nam się uda tam zdziałać. No to miks. Dużo roboty też tutaj nie było, ponieważ ten bit jest ekstremalnie suchy, wręcz ascetyczny, można by było powiedzieć, no ale to już taka charakterystyka tych truskulowych produkcji, szczególnie spod znaku Mobb Deep, więc przejdźmy na mikser i zobaczmy, co tam się zadziało. No to miks, moi drodzy. Tak jak widzicie, są zrobione poziomy głośności, są zrobione tutaj wszelkie kwestie związane z panoramą, więc myślę, że możemy przejść dalej, procedować nasz ten miks. Tutaj mamy, moi drodzy, Fruity Parametric EQ, dosyć mocno wyrzeźbiony. W kiku był hi-hat, chciałem się go pozbyć, więc odfiltrowane dosyć dużo częstotliwości, mniej więcej do około 3700 Hz. Podbite tutaj też, powyżej trójki, dosyć szeroko, tak jak widać. Dwa małe wcięcia, po prostu rzeźbienie brzmienia, no i chciałem, żeby ten kick też miał ciężar w dole, z racji tego, że bas jest dosyć taki ostry, to kick musi tutaj też swoje ważyć. Dalej mamy Fruity Compressor z presetem, który się nazywa, moi drodzy, Drums. Drums i lekko podkręcony gain, żeby nie było zbyt cicho. Podobnie tutaj sytuacja wygląda na snare z kompresorem. Natomiast taką mamy korekcję, podbicie tych kluczowych, korowych, rdzennych, nazwijmy to, częstotliwości werbla, no i podbicie wysokich częstotliwości, żeby to troszeczkę fajniej brzmiało. Preset drums ponownie na snare. I tutaj mamy jeszcze bardzo krótki i bardzo słabo słyszalny werbel. On wpływa bardziej na brzmienie niż na osadzenie w przestrzeni. Tak jak mówiłem, sam ten instrumental jest dosyć, nazwałbym to, ascetyczny i surowy. Klasyczna u mnie korekcja, jeżeli chodzi o talerze, także tutaj niczego innego bym się nie spodziewał. To jest chyba nawet ten sam preset, dokładnie tak. Nie było tutaj zbyt większych czarów, więc nie ma co omawiać. Overdrive celem nasycenia jeszcze tego basu i zaraz za tym mamy odfiltrowanie. I tak jak mówiłem, odciąłem niskie częstotliwości z basu, żeby on był troszeczkę ostrzejszy, natomiast ten ciężar przejmuje tutaj stopa, w ten sposób te dwie ścieżki się ze sobą zbytnio nie gryzą, częstotliwości się tak nie nakładają i brzmi to po prostu czyściej. Dalej mamy, moi drodzy, Fruity Parametric EQ na gitarze. Wygląda to mniej więcej w ten sposób. Powiększę wam troszkę, żebyście lepiej widzieli na telefonach chociażby. Tutaj były takie najbardziej brzęczące, mam wrażenie, częstotliwości, więc ja je dosyć szeroko podciąłem. Wpływa to oczywiście na brzmienie, no niemniej innego wyjścia nie było. W związku z tym, moi drodzy, tak to wygląda. Odfiltrowane sporo częstotliwości, ale było to konieczne, żeby odratować, co się tylko dało z tej ścieżki. Dalej mamy, moi drodzy, jeszcze jedną korekcję. Tak jak widzicie, ścięte wysokie częstotliwości ponownie. Jeszcze jedna, tym razem już troszeczkę węższa, można powiedzieć, przestrzeń wycięta z tego brzmienia. Też wam powiększę, a co? I tak to wygląda, moi drodzy. Za tym jest jeszcze wtyczka Soothe, żeby wyczyścić kolejne te rezonanse, brzęczące częstotliwości. Nie wiem, dlaczego te biblioteki z FL-a tak brzmią. Być może zostały po prostu przygotowane w taki, a nie inny sposób. No i za tym jest jeszcze Reverb, żeby troszeczkę tę gitarę jednak osadzić w jakiejś przestrzeni. No i na kanale master jest Ozone 9 Elements. Po prostu kompresujemy sygnał, żeby to fajnie wszystko brzmiało na YouTubie. A jak to brzmi? Sprawdźmy. Brzmi to, moi drodzy, tak. Nie brzmi najlepiej, nie brzmi najgorzej. Perkusja udała się tutaj, wydaje mi się, całkiem przyzwoicie, więc jestem z niej jak najbardziej content. A skoro to mamy omówione, przyszedł czas na aranżację. Aranżacja aranżacją, moi drodzy, nie ma za bardzo co tutaj opowiadać, niemniej spróbuję. Przejdźmy na pulpit i zobaczmy, cóż się kryje na playliście. No i ktoś sobie teraz mógł pewnie pomyśleć, Bonifacy, zapomniałeś pokazać, co tam pokombinowałeś jeszcze z tą ścieżką gitary. A no nie zapomniałem, po prostu przeniosłem to do aranżacji, żeby troszeczkę dłużej trwała, za chwilę powiem wam, wyjaśni się w zasadzie dlaczego. No to jesteśmy, moi drodzy, tak jak mówiłem, aranżacja
może dzisiaj być krótka, ze względu na to, że tak naprawdę lwią część roboty w tym utworze robią raperzy, robią wokale, a sam beat jest tak naprawdę loopem, pętlą, która trwa 3 czy 4 minuty. Nie było sensu tego zamieszczać, bo to jest w kółko to samo, w zasadzie nic się nie zmienia, więc zastosowałem technikę 4 loopów, około minuty beatu, tyle powinno wystarczyć. Jedyna rzecz, która w tej aranżacji jest, no to jest to, że zaczyna się ona werblem i potem wchodzi loop, który jest kontynuowany przez 3 czy 4 minuty, w zasadzie przez cały utwór. I teraz, co się zmieniło? Jeżeli chodzi o hi-hety, zmieniło się to mniej więcej w ten sposób, troszeczkę prostsza ta rytmika. Czy lepiej, czy gorzej? Nie wiem, na pewno inaczej. Dalej mamy, moi drodzy, zmianę w gitarze. Nie tyle z velocity związaną, co z przesunięciami w czasie. Tak jak widzicie, te nuty są troszeczkę poodsuwane, poprzesuwane. Brzmi to, wydaje mi się, troszeczkę lepiej, ale to jest moje subiektywne odczucie. Możecie się wypowiedzieć w komentarzach. I w związku z tym posłuchajmy sobie, moi drodzy, jednej pętli, bo myślę, że nie ma sensu więcej i będziemy przechodzić już do finalnego efektu. Więc mamy początek, wprowadza nas werbel i tak to sobie leci. Co wam mogę powiedzieć? Bez wokali tak naprawdę ten beat nie ma większego sensu. Tam nawet, moi drodzy, na refrenie się ten beat nie zmienia w żaden sposób. Więc no, taka natura. Ascetyzm naprawdę pierwszej próby. Tak to wygląda. W związku z tym, moi drodzy, myślę, że z mojej strony na dziś to tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Ja jestem oczywiście Bonifacy, a to było kolejne Self-Made Beats, gdzie robiliśmy beat w stylu The Learning od Moby Deep. Jeśli znajdziecie chwilę, wbijajcie na inne moje social media, wspierajcie kanał na Patronite, wbijajcie do sklepu z gadżetami Self-Made Beats i dołączajcie do facebookowej grupy oraz fanowskiego serwera na Discordzie, gdzie staramy się rozwijać nasze muzyczne zainteresowania. Wszystkie potrzebne linki są w opisie, tak jak w opisie jest też link do, moi drodzy, projektu z tego odcinka, żebyście mogli sobie tam jeszcze zajrzeć, podmienić brzmienia, być może to troszeczkę przearanżować. Wszystko do waszej dyspozycji. Za chwilę posłuchamy sobie efektu dzisiejszej pracy, a mnie nie pozostaje nic innego jak odmeldować się. Trzymajcie się ciepło i cześć. Jeśli film ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self-Made Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.